Plastry są ponadbranżową siecią formalnych i nieformalnych powiązań pomiędzy producentami, ich dostawcami i odbiorcami, instytucjami sektora nauki i techniki. To coraz bardziej popularna forma biznesu także w naszym regionie. Inowrocławiu Urząd Miasta zorganizował kolejną konferencję skierowaną do przedsiębiorców. Tematem przewodnim spotkania były właśnie klastry. Wspólne inicjatywy przedsiębiorców, biznesu, ośrodków naukowo-rozwojowych, samorządu do tego, aby wypracować przewagę konkurencyjną na rynku, aby być właśnie bardziej na tym rynku konkurencyjnym. Podczas spotkania zainteresowani mogli porozmawiać z szefami firm, które dzięki klastrom osiągnęły sukcesy. Przedsiębiorcy wymieniali się też doświadczeniami. Zwłaszcza na początku, kiedy klaster jest bardzo słabą organizacją i skupia takie podmioty, które nie do końca się znają, nie mają ze sobą relacji zbudowanych biznesowych, to zaufanie jest najważniejsze, ponieważ bez tego zaufania właściwie nie ma współpracy, nie ma wymiany informacji. Poprzez dalszą współpracę i budowanie narzędzi elektronicznych, no i poprzez taką rutynową, konkretną, codzienną pracę, zaufanie powoli schodzi jakby na plan troszeczkę dalszy, a pojawia się praktyka i te doświadczenia, które firmy ze sobą zyskują. Działamy w klastrze, infoklastrze poligraficznym. Klaster składa się, jego konstrukcja opiera się o właściwie dwa piony. Są to firmy poligraficzne, które mają określone potrzeby łączenia się właśnie między sobą w sposób taki transparentny. Oprócz tego są firmy informatyczne, które są w stanie skonstruować takie narzędzia informatyczne, żeby zautomatyzować proces przekazywania informacji, a jak wiadomo komputery są, że tak powiem, ambiwalentne i one po prostu mają cel przede wszystkim taki, aby tą informację przetwarzać, tak? Przy zachowaniu odpowiednich poziomów bezpieczeństwa realizujemy te funkcje, które normalnie są właśnie oparte tylko i wyłącznie na zaufaniu. Udało nam się już w tej chwili osiągnąć parę sukcesów. Między innymi firmy były na targach w Remie, tak, w Warszawie w ubiegłym roku. Poza tym byliśmy w Bolonii, również na targach. Poza tym mamy skonstruowaną już platformę informatyczną, którą teraz właśnie wdrażamy. Tak? Ta platforma jest osią obrotu całego przedsięwzięcia i na niej firmy mogą poprzez nią się komunikować, wymieniać bardzo duży zakres informacji, do tej pory niedostępny dla innych klastrów. Podstawą klastrów jest zaufanie, inaczej nie ma mowy o współpracy. Dlatego zanim klaster powstanie, firmy muszą być przekonane, że wspólny interes się opłaci. Definicji teoretycznych jest bardzo wiele, tak? Ale mówiąc krótko i bez teorii, jest to grupa firm połączonych, działających wspólnie z jednej branży, do której przynależą również jednostki naukowe, instytucje finansujące i jednostki samorządu terytorialnego. Tak. Także wyróżnikiem jakby branży klastrów jest to, że działają dla jednej branży i zrzeszają firmy z jednej branży i dla tej firmy działają, dla tej branży po prostu działają. Jednostki klaster ma już swoją historię, zrzeszacie wiele firm. Co jest takim wspólnym mianownikiem tego sukcesu? Czy nasz klaster zrzesza branżę narzędziową i przetwórców tworzyw sztucznych, tak? Czyli teoretycznie są to dwie branże, ale jedna bez drugiej tak naprawdę nie może istnieć. Jest to pewien łańcuch wartości i powiązań. Na chwilę obecną zrzeszamy około 60 firm. Na początku były to firmy z Bydgoszczy, też stąd nazwa, tak? Bydgoski Klaster Przemysłowy. Potem to się rozrosło na całe województwo, a na chwilę obecną tak naprawdę zrzeszamy członków z całego kraju, bo z wszystkich województw tak naprawdę. My zaczynaliśmy w 2006 roku, gdzie jak ktoś słyszał hasło klaster, to niewiele osób wiedziało tak naprawdę o co chodzi. Tak? Dzisiaj w naszym regionie dzięki projektowi Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego powstało wiele klastrów. My do ubiegłego roku, czy do 2014 roku byliśmy jedynym klastrem w województwie i musieliśmy przecierać szlaki. Także wydaje mi się, że dzisiaj jest łatwiej, bo jakby wiedza na temat klastrów funkcjonowania jest coraz większa. I jeżeli chodzi o środki unijne, to wygląda to różnie tak naprawdę. U nas w kraju niestety są te środki po części obcinane dla klastrów, a my mając kontakty tak naprawdę w całej Europie z klastrami branżowymi, wiemy, że to w innych krajach wygląda zupełnie inaczej.
No u nas niestety wygląda to tak, jak wygląda. W regionie był jeden konkurs duży, typowo dla klastrów, tak? Bo dla przedsiębiorców czy dla grup kilku firm to projekty są, tak? Ale dla klastrów jako klastrów tak wprost to niestety takich projektów u nas w regionie ani w kraju nie ma. My mamy kontakty też z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, z Ministerstwem Rozwoju. No i te projekty niestety typowo dla klastrów są wycinane. Wygląda to inaczej niż chociażby w Czechach, tak, czy Słowenii, gdzie mamy też kontakt. Ja myślę, że w Bydgoszczy czy w Toruniu wiedza na temat klastrów jest już stosunkowo duża, porównując region. No, w mniejszych miejscowościach wygląda to może trochę inaczej, dlatego też my jako najstarszy klaster, tak, no, posiadający teoretycznie największe doświadczenie, też się chętnie dzielimy tą wiedzą i spotykamy się na tego typu konferencjach, żeby też jakby szerzyć tą wiedzę i przedstawiać po prostu, co można wspólnie osiągnąć, tak, bo jednym z największych problemów w działalności klastrów, oprócz oczywiście strony finansowej, jest zaufanie, tak? I to zaufanie przedsiębiorców, którzy mają robić coś wspólnie, tak naprawdę dzielić się po części swoją wiedzą, know-howem, tak? No jest bariera, tak? To się nie ma co oszukiwać, jest taka bariera. Nam się to po części już i to udało, chociaż to tak naprawdę jeszcze do ideału jest bardzo daleko, myślę. A można naprawdę znaleźć takie zakresy działalności, gdzie można bardzo wiele rzeczy robić wspólnie, z czego wszyscy mają korzyści tak naprawdę. Tematy poruszone podczas konferencji dotyczyły analizy klastrów w Polsce czy źródeł ich finansowania. Nie zabrakło prezentacji działających w regionie klastrów, infoklastra poligraficznego, bydgoskiego klastra przemysłowego, spiżarni kujawsko-pomorskiej oraz klastra turystyki medycznej i uzdrowiskowej. Tutaj powstała firma, jesteśmy z Inowrocławiem związani od zawsze. Tutaj są nasi pracownicy, z którymi nam się dobrze pracuje. Są lojalni, zaangażowani i naprawdę innego miejsca sobie nie wyobrażam. Nie wiem, co by było, gdybyśmy mieli się przeprowadzać. No, na tyle jesteśmy zadowoleni z tego miejsca, że nie musimy o tym myśleć. Inowrocław, dobry klimat dla biznesu. Polecam. Drukarnia Poskal, Artur Hensy. Przygotowujemy 3 nowe stanowiska pod nowe maszyny. Dostaliśmy dotację unijną. To jest przedsiębiorstwo, które właściwie 70% eksportu gdzieś lokuje. W Norwegii, w Szwecji, w Izraelu, w Hiszpanii, Francji. Wszystko wysyłamy. Trzeba mieć taki instynkt samozachowawczy sukcesu. Jeżeli ludzie tego nie mają, to nie. Ja wiem, na czym to polega. Od młodych lat się kształciłem i pracowałem i to praktycznie jest dobry przepis na sukces. Rozpoczęliśmy swoją działalność ponad 20 lat temu. Nie żałujemy, zrobilibyśmy to po raz kolejny. Jest tutaj dobra, wykwalifikowana kadra. W następnych latach powstanie magistrala, obwodnica, która będzie łączyła nasze miasto z głównymi drogami. Jesteśmy w środku naszego województwa. Nasza firma ma oddziały w Polsce, jest tutaj wspaniały klimat dla biznesu. Możemy poprzez swoje centrum logistyczne obsługiwać całą Polskę. Inowrocław. Jest tutaj dobry klimat dla biznesu. Polecam. Market BHP Nowa Wojciech. Hotel jest naszą najnowszą inwestycją do sieci Focus Hotels. Otworzyliśmy się w maju tego roku. Oczywiście poprzedziły je
długomiesięczny proces przygotowania się z tą inwestycją, końca budowy, a także też trenowania całego personelu oraz przygotowania sprzedaży poprzez zapoznanie się z miejscowymi firmami, miejscowym klimatem, jak też i z badaniem rynku pod kątem możliwych gości i tego, co możemy tu osiągnąć. My zawsze analizując lokalizację bardzo zwracamy uwagę na to, żeby cechowało się nie tylko ruchem turystycznym, którego w przypadku Inwestycji Społecznej nie brakuje, ale miały też silne zaplecze biznesowe. I tutaj w tym mieście rzeczywiście tych firm jest naprawdę dużo i oceniamy bardzo pozytywnie ten ruch turystyczny w Generalnej Zarówno w tygodniu, jak również i w weekendy, a także miesiące letnie. Jest to miasto, które bardzo prężnie się rozwija i przy stosunkowo niewielkiej wielkości, bo to jest 100 tysięcy mieszkańców, ilość tych firm nas tu bardzo pozytywnie zaskoczyła, jak również skala niektórych z nich. Wrocław, zdrowy klimat do biznesu. Zapraszam, Tadeusz Hęsy. Jesteśmy, myślę, najlepszym przykładem firmy, która korzysta z dobrodziejstw tego miejsca i od strony takiej czysto formalnej, urzędowej natrafiliśmy na bardzo pozytywny klimat. Jeśli staramy się jakąkolwiek decyzję, choćby decyzję na zbieranie odpadów, czy odzysk odpadów, czy wytwarzanie odpadów, czy mamy na co dzień do czynienia, to możemy pewne swoje pomysły konfrontować z lokalnymi urzędnikami. Też, co jest istotne, infrastruktura dla nas ważna jest infrastruktura kolejowa. Zlokalizowany mamy zakład przy linii kolejowej z Torunia do Inowrocławia. Mamy własną bocznicę kolejową. Inowrocław, zdrowy klimat dla biznesu. Polecam, Maciej Lipiński, kronimet.pl. Firma jest związana bardzo poważnie z branżą kolejową, czyli inaczej mówiąc szynową. Pracujemy z takimi koncernami jak Bombardier, Alstom, Stadler, PESA, Delner. To jest produkcja związana z budową pociągów, metra, autobusy, trolejbusy, tramwaje. Wszyscy są zainteresowani na obecną chwilę od paru lat bezrobociem i dociekają, dlaczego to bezrobocie jest tak wysokie. I z tego tytułu to klimat jest bardzo odpowiedzialny, rozsądny. Chciałbym, żeby moja mała ojczyzna była postrzegana jako taki region, gdzie się dużo dzieje. Inowrocław, zdrowy klimat dla biznesu. Zapraszam, Stanisław Barański. Firma Intermetal jest firmą produkcyjną należącą do skandynawskiej grupy Saferoad i zajmuje się produkcją stalowych systemów barier ochronnych, takich, które instalowane są na autostradach i drogach właściwie na terenie całego świata. Bliskość do autostrady, godzina praktycznie, jesteśmy na autostradzie A1 bądź A2. Uważam, że jest to dość dobre i dobrze położone miasto do tego, aby się komunikować praktycznie z innymi częściami Europy. Przeprowadzając crash testy, sprawdzamy funkcjonalność nowych systemów ochronnych. To, co Państwo na drogach widzicie, jest tylko fragmentem tego, co tutaj robimy. Natomiast, żeby sprawdzić, czy nowa konstrukcja zadziała, nie wystarczy przetestować ją na ekranach komputerów, zasymulować jej działanie, trzeba również przeprowadzić crash test. Inowrocław, zdrowy klimat dla biznesu. Zapraszam, Maciej Garzalski. Wiele osób tutaj zaczyna inwestycje i dlatego właśnie wybrałam to miasto, z którego pochodzę. I otworzyłam firmę, której produkuje naturalne kosmetyki na bazie soli, a Inowrocław jest właśnie miastem na soli. Dlatego skorzystałam z tego, co jest piękne tutaj w mojej najbliższej okolicy.
Inowrocławiu jest zdrowy klimat, szczególnie dla biznesu. Zapraszam Państwa do nas. Ryszard Brejza, prezydent miasta Inowrocławia.